Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na serwis sportowy. Piast już jesienią pokazywał, że powroty do gry po dłuższej przerwie to nie jest jego specjalność. Nie inaczej było i tym razem. Po wielkanocnej przerwie na mecz reprezentacji Gliwiczanie pojechali w niedzielę do Lubina, gdzie zostali dosłownie zmieceni z boiska przez gospodarzy. Już po 7 minutach Gliwiczanie przegrywali 0-2, a całe spotkanie przegrali ostatecznie 1-4. Honorowego gola dla Gliwiczan zdobył wyróżniający się wiosną Mateusz Mak. Wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy, jak za Zagłębie gra, wszystko wiedzieliśmy, a jednak nie potrafiliśmy jakoś się przeciwstawić im i w pewnym momencie to wyglądało bardzo źle. No nic, tylko musimy wyciągnąć wnioski i tydzień popracować, a zobaczymy po prostu, jak to będzie w następnym meczu. No my możemy obiecać, że damy sobie wszystko. Przed koszykarzami GTK Gliwice trudna walka o utrzymanie w pierwszej lidze. Mimo wygranej w ostatnim spotkaniu ze Spójnią Stargard Szczeciński, Gliwiczanie zajęli po sezonie zasadniczym ostatnie miejsce w tabeli, co skazuje ich na rywalizację z wysoko notowaną drużyną rezerw Rosy Radą. Aby zachować pierwszoligowy byt, koszykarze GTK będą musieli okazać się lepsi od rywali w serii do 3 zwycięstw. No, bardzo ciężki przeciwnik, ponieważ już swoją drogą na pewno będzie wzmocniony zawodnikami z Ekstraklasy, ponieważ na pewno Radom też będzie mocno walczył, żeby nie spaść. No jest to ciężka drużyna, bo jest to młoda drużyna, bardzo wybiegana, a przy tym naprawdę fajnie grają w basket i naprawdę będzie to dla nas ciężki przeciwnik. Mogliśmy lepiej trafić, mogliśmy gorzej, będzie trzeba walczyć. Sportowe podsumowanie weekendu już jutro w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Zapraszam w imieniu Radka Nosala. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.